Witajcie. Ograniczenie produkcji samochodów nigdy nie było dobrą wiadomością. Ostatnio takie rozczarowujące wieści spływają do nas dosłownie z całego świata, co przekłada się na straty finansowe producentów i niespełnione marzenia ludzi o nowym czterokołowym przyjacielu. Od połowy 2021 roku kilkakrotnie zamykano już fabryki BMW, Volkswagena i Skody. We wrześniu japońska Toyota ograniczyła produkcję o 40%. Od końca września General Motors wywozi na pustkowia nie do końca skompletowane pick-upy Chevrolet Silverado prosto z linii montażowej. Mercedes i Renault skupiły się na produkcji wyłącznie drogich modeli. Tesla całkowicie odłożyła w czasie wypuszczenie nowych samochodów. Nabywcy aut na całym świecie stoją w obliczu nieoczekiwanych niedoborów, a wszystko to wina chipów. Światowy przemysł motoryzacyjny przeżywa kryzys z powodu braku części mniejszych niż pudełko zapałek. Dlaczego jeden maleńki chip blokuje największe fabryki samochodów i zamraża praktycznie cały rozwój pojazdów elektrycznych? O tym się dowiecie z dzisiejszego wideo. Bezpieczeństwo, dynamika, wydajność, komfort, przyjazny stosunek do środowiska. Opracowując nowe modele samochodów, ich producenci starają się doprowadzić swoje produkty do idealnego stosunku wszystkich tych parametrów, ale same urządzenia mechaniczne niestety nie wystarczą, by to osiągnąć. Dokładniej, chodzi o to, że liczne parametry auta są regulowane już wyłącznie elektronicznie. Aby kontrolować zmianę różnych trybów pracy, każdy system musi posiadać co najmniej kilka czujników elektrycznych. Wszystkie czujniki znajdujące się w układach i jednostkach pojazdu przekazują natomiast zebrane dane do sterownika, a komputer pokładowy je odczytuje. Nawiasem mówiąc, pierwszy komputer pokładowy zainstalowano w samochodzie Aston Martin Lagonda w 1976 roku. Gdy zadebiutował on na London Motor Show w Earl's Court, był czymś niesamowitym i wywołał natychmiastową sensację. Wszyscy o nim mówili. Wydawało się, że przyjechał do nas z innej planety. Wyglądał tak bardzo nietypowo. Przede wszystkim uderzała cyfrowa tablica przyrządów z cyfrowym wyświetlaczem i przyciskami dotykowymi. Był to pierwszy samochód tego typu, naprawdę jak obcy z przyszłości. W 1976 roku nawet samoloty były prostsze, nie mówiąc już o wprowadzaniu takich innowacji do samochodów. Wyposażenie wnętrza odpowiadało klasie auta, klimatyzacja, skórzane fotele z elektryczną regulacją, szyberdach. Przenieśmy się na moment do roku 2000, kiedy to amerykańska firma Tracer stworzyła i testowała pierwszego etatowego onboardera i uruchomiła jego masową produkcję. Od tego czasu zastosowanie urządzeń i systemów elektronicznych w samochodach stale rozwija się aż do dziś. Istnieją automatyczne systemy zapobiegające blokowaniu kół, a także różne urządzenia, które ustawiają tryb pracy silnika i pracy samochodu. Wszystkie systemy elektroniczne według funkcjonalności dzieli się na cztery główne grupy. Układ zasilania, akumulator i agregat prądotwórczy, system zarządzania silnikiem, układ sterowania podwoziem, system zarządzania wnętrzem, multimedia, nawigacja, klimatyzacja, deska rozdzielcza, wycieraczki, zamki, drzwi i inne. Krótko mówiąc, we współczesnych pojazdach chipy kontrolują wszystko, od samochodowych systemów rozrywki po zarządzanie akumulatorem i wspomaganie kierowcy. W produkcji jednego samochodu używa się od 300 do 3000 chipów. Do niedawna ich obecność uważano za coś oczywistego, aż w końcu coś poszło nie tak. Wiosną 2021 roku parking toru Kentucky Speedway w małym amerykańskim mieście Sparta był wypełniony po brzegi. Zajmowały go tysiące stojących w rzędzie pick-upów Forda, których zakład produkcyjny znajduje się w pobliżu. Samochody wysłano na parking w oczekiwaniu na dostawę chipów potrzebnych do ostatecznego skompletowania tych pojazdów. Tymczasem parkingi wielu dealerów w Stanach Zjednoczonych były puste z powodu braku nowych samochodów gotowych do sprzedaży. Wielu producentów musiało zawiesić swoje fabryki w USA, Azji i Europie z powodu globalnego niedoboru chipów lub półprzewodników, które mają kluczowe znaczenie dla branży. Dlaczego jednak brakuje chipów? Na świecie nie ma zbyt wielu producentów tych komponentów dla motoryzacji. Działa ich tylko około 30. Bardziej opłaca się zlecać produkcję innym, mniejszym firmom, niż robić to na własną rękę. Korzystają z tego nawet tacy giganci technologiczni jak amerykański AMD. Jeden z największych producentów chipów, który od 2009 roku nie produkuje ich sam, ale zamawia od innych firm. Oczywiście według swojej autorskiej technologii i specyfikacji.
W ciągu ostatnich dziesięcioleci zapotrzebowanie na mikroukłady wzrosło, a liczba producentów spadła. Zaś obecnie światowy przemysł motoryzacyjny utknął w martwym punkcie i ponosi ogromne straty. Główny powód tego, co się dzieje, okazuje się niezbyt sympatyczny dla branży motoryzacyjnej. To mniej ważny klient dla producentów mikroprocesorów niż firmy wytwarzające sprzęt informacyjno-komunikacyjny i elektronikę użytkową. Do pewnego stopnia to efekt działania samych producentów samochodów, kiedy musieli wstrzymać produkcję, bo istniejące łańcuchy dostaw uległy zakłóceniu. Nie sprawdziły się pesymistyczne oceny perspektyw przemysłu motoryzacyjnego w czasie pandemii. Popyt na samochody szybko się odbudował, a producenci chipów nie byli na to przygotowani i nie uwzględniali potrzeb branży motoryzacyjnej w swoich planach produkcyjnych. Sytuację dodatkowo pogorszyły dwa pożary w Japonii. 19 marca 2020 roku w jednej z fabryk firmy Renesas Electronics, która specjalizuje się w produkcji chipów samochodowych, wybuchł pożar. Zniszczył on stosunkowo niewielką część przedsiębiorstwa, ale i tak na miesiąc trzeba było całkowicie wstrzymać produkcję. Pod koniec października 2020 roku spłonęła fabryka produkująca układy audio, w tym te do nawigacji samochodowych, należąca do firmy Asahi Kasei Microsystems. Ponadto w lutym 2021 roku nietypowe mrozy i wiatry sztormowe częściowo sparaliżowały zasilanie w amerykańskim stanie Teksas, gdzie swoje siedziby ma duża liczba przedsiębiorstw mikroelektronicznych. Z powodu braku prądu tymczasowo wstrzymano tam produkcję. W mieście Austin stanęły m.in. fabryka południowo-koreańskiego giganta Samsung oraz dwie fabryki holenderskiej firmy NXP, jednego z największych światowych dostawców chipów dla motoryzacji. W tym czasie na Tajwanie, wyspie będącej globalnym liderem w branży półprzewodników, pojawiła się poważna susza, a do produkcji chipów używa się dużej ilości najczystszej wody. Dla przykładu zakłady Taiwan Semiconductor Manufacturing Company zużywają aż 63 tysiące ton wody dziennie. Jednym z głównych i stale rozwijających się sektorów śmiało można określić wydobycie kryptowalut, gdzie wykorzystuje się znaczną liczbę wysokowydajnych procesorów i kart graficznych. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o karty graficzne, w 2019 roku Nvidia wykazała wzrost o całe 50%. To efekt kopania wirtualnych walut. Z drugiej strony, brak chipów spowalnia wzrost mocy wydobywczych, które według danych na 2021 rok zużywają już ponad 121 terawatogodzin rocznie wyprodukowanej na świecie energii elektrycznej, co można porównać ze zużyciem energii elektrycznej przez takie kraje jak Norwegia czy Ukraina. Zużycie energii przez kopaczy kryptowalut już zwróciło uwagę chińskiego rządu, gdzie działało 2/3 takich wirtualnych kopalń, zużywając przy tym tanią energię elektryczną wytwarzaną przez chińskie elektrownie węglowe. Zakaz znacznie zmniejszył liczbę tego typu podmiotów, co wydaje się akurat dobrą wiadomością dla chińskiego przemysłu energetycznego. Zła wiadomość to, że kopacze przenieśli się do innych krajów i nie zamierzają wcale kupować mniej kart graficznych. Na domiar złego koszty transportu kontenerów gwałtownie wzrosły z powodu nagłych zmian w zapotrzebowaniu na różne produkty podczas pandemii. Koszt wysłania jednego 40-stopniowego kontenera z Azji do Europy skoczył z $1500 do $17000 w ciągu roku, co doprowadziło do wybuchu prawdziwej katastrofy. Wiele firm motoryzacyjnych musiało czasowo zamykać fabryki pozbawione komponentów, a terminy odbiorów zamówionych samochodów wydłużały się. Firmy transportowe i leasingowe stanęły przed poważnymi trudnościami. Na dostawy pojazdów użytkowych i służbowych trzeba było czekać od 6 do 9 miesięcy. Według British Society of Motor Manufacturers and Traders liczba rejestracji nowych samochodów w kraju od stycznia do sierpnia 2021 roku była o 25,3% niższa od średniej dziesięcioletniej. W styczniu 2021 roku analitycy przewidywali, że branża motoryzacyjna straci około $60 miliardów przez rok, ale już w maju prognozę skorygowano na $110 miliardów, a we wrześniu na $210 miliardów strat i 7,7 miliona nieoddanych do użytku samochodów. Powstały na rynku deficyt wywołały nie tylko przejściowe trudności i zakłócenia. Wiąże się to z konkretnym powodem – gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem światowego przemysłu motoryzacyjnego na chipy oraz konkurencją na te komponenty w branży IT i elektroniki użytkowej.
Przekonują eksperci Roland Berger. Obliczyli, że półprzewodniki o średniej wartości $3000 instaluje się już w przeciętnym samochodzie klasy premium z silnikiem spalinowym. Wraz z modą na pojazdy elektryczne oraz rozwój zautomatyzowanej, wręcz autonomicznej jazdy, potrzebnych będzie coraz więcej półprzewodników. Według prognozy wspomnianego Rolanda Bergera, do 2025 roku łączny koszt chipów wykorzystywanych w półautonomicznym samochodzie elektrycznym wyniesie ponad $7000. W konsekwencji światowy kryzys z zapotrzebowaniem na chipy, który zdaniem ekspertów może trwać do 2025 roku, uderzy nie tylko w produkcję samochodów, gospodarki państw czy oczekiwania konsumentów, ale także w samą ewolucję samochodów. W tej sytuacji potencjalni nabywcy rzadziej wchodzą do salonów samochodowych ze względu na rosnące ceny. Wielu z nich albo odkłada zakup nowego samochodu, albo szuka odpowiedniej oferty na rynku pojazdów używanych. Nikt nie odważy się przy tym zgadywać, co będzie jutro. Jak zakończy się kryzys w branży motoryzacyjnej i jakie rozwiązania uda się znaleźć producentom? Koniecznie dajcie znać w komentarzach poniżej. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, możecie polubić to wideo i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce!